Z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj krótka informacja, mianowicie standardowo, tak jak zawsze, w tym momencie jak wlatuje ten film, mamy 24 lutego, godzinę 16:00, no i również swoje wrota otwiera nowy serwer europejski, drugi. Co za tym idzie, twórcy przygotowali specjalnie dla Was ode mnie kodzik. Kodzik startowy, kodzik na start tego nowego serwera, który już widzicie nad moją głową. Jest to Neutral-EU2, no i zaraz powiem, co on daje, zaraz powiem, jak go użyć i tak dalej, natomiast na początku dwie najważniejsze informacje. Po pierwsze, rozsyłajcie ten kod gdzie tylko się da, wśród waszych gildii, wśród waszych znajomych, na jakichś Discordach, na jakichś grupkach facebookowych, na jakichś messengerach i tak dalej, żebyśmy po prostu nabili standardowo jak najmocniejsze statystyki. Druga sprawa jest taka, że kodu można używać tylko do 20 poziomu, więc najlepiej od razu, jak się zalogujecie na swoje konto, teraz w tym momencie to go sobie użyć, żeby potem nie zapomnieć, bo zaczniecie grać, wbijecie poziom 20 i już niestety nie będziecie mogli otrzymać nagród. Jeżeli chodzi o to, jak tego kodu użyć, to standardowo, tak jak zawsze, już chyba powtarzam standardowo, ale nieważne, nagrywam to na szybko, więc tak, wchodzimy sobie tutaj w plusik obok swoich grzybków. Jeżeli chodzi o serwer drugi europejski, to funkcja gratis jest jeszcze niedostępna, bo jak ja to nagrywam, no to mamy oczywiście prerejestrację, no ale jak wy to oglądacie, to już na spokojnie będziecie go mogli tutaj użyć. Ja wam to pokażę na innym serwerze, niech to będzie EU1, wchodzimy oczywiście w plusik obok swoich grzybków, tak jak widzicie, no i klikamy gratis. Jeżeli macie tutaj jakiś pakiecik do kupienia albo coś takiego, to ten napis gratis może być troszeczkę niżej, także będziecie może musieli troszkę zjechać czy coś takiego, no ale tak czy inaczej, jak go już znajdziecie, to po prostu klikacie gratis, no i wpisujecie Neutral-EU2. Tak jak to widzicie w tym okienku, można sobie zatrzymać, można sobie tam, wiecie, generalnie zrobić co tylko chcecie, no i klikamy daj mi bonus i jak widzicie mamy komunikat kupon not ready, no ale jak wy to oglądacie, jak wy to wpiszecie na serwerze europejskim drugim, to wszystko powinno zadziałać i powinniście dostać swoje nagrody, także tak, tego kodu można używać. No i teraz jeszcze informacje, przede wszystkim ten kod może być użyty razem z kodem na Hellevator. Jeżeli chodzi o kod na Hellevator, to również go macie nad moją głową, jest to Neutral-77QY, natomiast na jego temat wczoraj wleciał film o godzinie 16, polecam sobie obejrzeć, jak kogoś to ciekawi. Tak czy inaczej, obydwóch kodów będzie można użyć właśnie na serwerze drugim europejskim, to tylko taka anegdotka, że można je łączyć. No i co dostajecie? Dostajecie 100 szczęśliwych monet, to przede wszystkim, dostajecie nieśmiertelkę i wierzchowca 50%, czyli smokogryfa. Nie ma grzybków niestety, nie wiem czemu, na początku serwera pierwszego europejskiego również z tych kodów startowych nie było grzybków, także chyba na te serwery europejskie póki co je usunęli, nie wiem, no ale lepsze to niż nic, wiadomo, lepiej coś dostać na start, aniżeli nie dostać zupełnie nic. Jeżeli chodzi o wierzchowca 50%, to on wam się łączy z tym z pakietu startowego, więc tym problemów być nie powinno, można go używać, tak jak już powiedziałem, do poziomu 20, no i działa od teraz do 12 marca do godziny 23:59, czyli po prostu do końca 12 marca, także używajcie, rozsyłajcie po gildiach, znajomych, gdzie tylko generalnie możecie. No i teraz jeszcze szybkie informacje. Po pierwsze, jeżeli nie dostaniecie nagród za kodzik, to spróbujcie się przelogować, spróbujcie zdjąć, założyć broń i tak dalej. Serwer może być przeciążony, zwłaszcza na początku, no ale wszystko tak czy inaczej powinno działać i powinniście prędzej czy później te nagrody dostać. Druga sprawa, to co już powiedziałem, rozsyłajcie kodzik po swoich gildiach, znajomych, żeby nabić mocne statystyki. Kodu twórcy, bo pewnie będzie ich tam, no pewnie różni twórcy będą mieli swój kod po prostu i tak można użyć tylko raz na konto, wszystkie kody dają to samo, więc oczywiście będę wdzięczny, jak użyjecie mojego. No i nawet jeżeli nie gracie na EU2, nie planujecie grać ani nic takiego, to możecie założyć konto, możecie sobie użyć tego kodu, pobawić się, coś tam potestować i tak dalej, będę oczywiście bardzo wdzięczny. No i to tak na dobrą sprawę tyle, wszystkie informacje, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu pod tym filmem, postaram się pomóc. No i generalnie tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!